Polonia zremisowała z Ursusem 0-0. Z nami jest tradycyjnie trener Krzysztof Chrobak. Trenerze, czy pan jest zaskoczony dzisiaj tym, jak to spotkanie wyglądało? Dobry wieczór. Trochę tak. Przed rozgrywkami na pewno byśmy bardzo szanowali wynik tej meczu z Ursusem, natomiast pierwszy mecz, jak również taka postawa zespołu w tym ostatnim mikrocyklu, w tygodniu, no bardzo nas, że tak powiem, rozochociła. Byliśmy przekonani, że zdecydowanie będzie lepsza jakość gry. Oczywiście, jeżeli chodzi o wynik, to jest to jakaś sprawa otwarta, ale jestem najbardziej zawiedziony dzisiaj jakością gry, również poruszaniem się zawodników. No dzisiaj zdecydowanie byliśmy w gorszej dyspozycji, aczkolwiek nie ukrywam, że wczoraj na rozruchu zespół wyglądał bardzo dobrze i nie mogliśmy się już doczekać tego spotkania. W takim razie ma pan pomysł, z czego to wynikało, taka słabsza właśnie dyspozycja fizyczna? No może być kilka przyczyn, no chociażby i kwestia adaptacji do obciążeń, które mamy. My bardzo krótko pracowaliśmy, bo mimo że był bardzo krótki okres przygotowawczy, to dwa pierwsze tygodnie właściwie były poświęcone na selekcję, także zawodnicy dopiero wchodzą w pewne obciążenia. Być może potrzebują troszkę więcej adaptacji, no i również mamy kilku nowych zawodników, którzy przyszli również na różnym etapie przygotowania. Bądźmy cierpliwi. Myślę, że mecz za tydzień może nam wiele powiedzieć na ten temat, czy tutaj jakiś błąd, czy po prostu zbieg okoliczności. Także myślę, że musimy, żeby to dokładnie ocenić, to musimy poczekać do następnego meczu. A propos nowych zawodników, to właśnie mieliśmy debiut w bramce. Skąd taka decyzja, że już po pierwszym meczu zdecydował się pan na zmianę bramkarza? No my żeśmy w jakimś, można powiedzieć, zamyśle szykowali Leona do takiej bardzo mocnej rywalizacji. W okresie przygotowawczym pokazywał troszkę wyższą formę od Bartka. No i również ma ten atut, że jest zawodnikiem wyższym. Bartek jest bardzo sprawny, świetnie broni na linii, natomiast troszkę go ogranicza jednak wzrost. Natomiast Leon wypadł nam przed pierwszym meczem, bo miał mały problem ze stawem skokowym. Wyszedł Bartek. No i nie uszczekł się również bardzo poważnego błędu przy ustawieniu muru. Także taką decyzję podjęliśmy, że sprawdzimy dzisiaj Leona, tym bardziej, że był to jego pierwszy mecz ligowy w barwach Polonii. Dziękuję bardzo, trenerze, za rozmowę.